Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W ostatnim odcinku pytań i odpowiedzi moja wypowiedź o celach małżeństwa, o tym, że pierwszym fundamentalnym celem małżeństwa jest zrodzenie i wychowanie potomstwa, wzbudziła pewne zainteresowanie, a nawet pewne kontrowersje. Dlatego dzisiaj postanowiłem pomówić o tym trochę więcej, o celach małżeństwa i o dwóch takich kluczowych aspektach. Z jednej strony tym takim, można powiedzieć, naturalnym, prozaicznym, a z drugiej strony o małżeństwie jako o sakramencie. Zapraszam. W skrócie nazwałem to biologią i tajemnicą. To są te dwa aspekty. I teraz najpierw krótko o tym aspekcie naturalnym. Otóż małżeństwo jest co do zasady pierwotnie instytucją po prostu naturalną. Instytucją, która ma regulować racjonalne korzystanie z ludzkiej płciowości. Płciowość ma prosty, naturalny cel, zrodzenie i wychowanie potomstwa. I tu zwracam od razu na to uwagę, że oba cele, cele małżeństwa, czy oba elementy pierwszego celu małżeństwa, zrodzenie i wychowanie potomstwa, są tak samo istotne. I tutaj, gdy ktoś mówi, a to nie można tak powiedzieć, jak mówię, że ten cel właśnie taki jest, to jest takie banalne i proste, bo to chodzi tylko o rodzenie dzieci. Otóż oba elementy są tak samo istotne i przekłamaniem jest mówienie tylko o pierwszej części, jakoby chodziło tylko o zrodzenie. Zrodzenie i wychowanie potomstwa oczywiście jest ze sobą głęboko powiązane. Zrodzenie tworzy bezpośredni, ciężki obowiązek wychowania i dlatego też instytucja małżeństwa będzie musiała w ten sposób zostać ukształtowana, aby zapewniała również ten drugi aspekt tego pierwszego celu małżeństwa, czyli wychowanie potomstwa. Nie powinno nas jakoś bardzo zaskakiwać, że małżeństwo ma po prostu swój kluczowy, naturalny cel. Tak jak kluczowym, naturalnym celem oka, istnienia oka jest, aby widzieć i można się doszukiwać później tak jakichś takich wzniosłych jego celów, bo oko istnieje po to, aby poznać ten stworzony świat i wtedy poznać również swojego Stwórcę Boga, tak, czyli oko, które służy do tego jako takie narzędzie rozumu, poznaje tutaj to stworzenie, a później po to, aby rozum mógł poznać samego Stwórcę. Jak najbardziej można, jest uprawnione, żeby wyciągać takie wnioski, natomiast trzeba powiedzieć, że pierwszym kluczowym celem oka jest po prostu poznanie zmysłowe, jest po prostu widzenie. I tak samo pierwszym kluczowym celem istnienia płciowości jest zrodzenie i wychowanie potomstwa. Podstawowym celem istnienia ludzkiego układu trawiennego jest dostarczenie składników odżywczych do organizmu. Jest to prosty, racjonalny wniosek. Do zarzutów, które pojawiały się również pod poprzednim materiałem, jeszcze sobie przejdziemy. Teraz przejdziemy do drugiego aspektu, czyli do tajemnicy, do małżeństwa jako sakramentu. Otóż święty Paweł w liście do Efezjan, gdy opisuje małżeństwo, opisuje je jako wielką tajemnicę, to jest mysterion, sakramentum w odniesieniu do Chrystusa i Kościoła. Małżeństwo jest wielkim sakramentem, wielką tajemnicą, wielkim mysterium w odniesieniu do Chrystusa i Kościoła. Tak święty Paweł wyjaśnia małżeństwo jako obraz, jako odnowienie tej oblubieńczej relacji Chrystusa do Kościoła. Oblubieniec w związku małżeńskim, mąż, który ma naśladować Chrystusa, oblubienica, która ma naśladować Kościół. To nazywa święty Paweł wielką tajemnicą w odniesieniu właśnie, czyli małżeństwo w odniesieniu do Chrystusa i Kościoła. A więc oprócz tego prostego, banalnego poziomu, który nazwałem biologią, mamy ten poziom nadprzyrodzony, poziom sakramentu i oczywiście on jest dla nas również kluczowy. Pan nasz Jezus Chrystus idzie na gody weselne i właśnie w trakcie godów weselnych dokonuje swojego pierwszego cudu. To jest rzecz kluczowa również dla katolickiego pojęcia sakramentu małżeństwa. Tam dzieją się rzeczy naprawdę niezwykłe. Otóż Najświętsza Maryja Panna podchodzi do Pana Jezusa i mówi, wina nie mają.
Pan Jezus mówi, niewiasto, cóż mi do tego, jeszcze nie nadeszła godzina moja. I to jest naprawdę szokująca wypowiedź, jeszcze nie nadeszła godzina moja. Jaka to jest godzina Pana Jezusa? On wielokrotnie mówi o swojej godzinie, to jest Jego męka krzyżowa. Gody weselne, Jego godzina. Tak jakby Pan Jezus już tutaj rysuje nam tą wielką tajemnicę. W trakcie swojej męki krzyżowej On przygotuje sobie tą oblubienicę, oczyści sobie swoją oblubienicę, Kościół Święty. To są Jego gody weselne, tak? To jest Jego godzina, Jego gody weselne na krzyżu. I teraz będąc na tych godach weselnych, właśnie postrzega to jako jakąś pewną zapowiedź tego, co się wydarzy. O tym właśnie wspomina. Jeszcze Jego godzina nie nadchodzi, a jednak Najświętsza Maryja Panna mówi po prostu czyńcie, cokolwiek wam powie. Ona wie, że to, co on powie, to będzie dobre i on pomimo tego, że wydaje się, że w pierwszej chwili nie pójdzie za tą prośbą, jednak dokonuje tego pierwszego cudu. Jego godzina jeszcze nie nadeszła, ale już się zacznie jego publiczna działalność. Każe tym sługom napełnić 6 stągwi, 600 litrów, potężne stągwie, napełnić te stągwie wodą, ci słudzy napełniają te stągwie wodą, mamy 600 litrów wody. Pan Jezus później każe nieść tą wodę staroście weselnemu, ona staje się winem i to tym lepszym winem. Już święty Augustyn dostrzega w tym obraz sakramentu małżeństwa, tego, co się ma wydarzyć w sakramencie małżeństwa. Pierwsze wino widzi on jako obraz pierwszej zmysłowej miłości, takiego zakochania. Później po tym pozostaje 600 litrów wody, czyli codzienność, ta woda, dzięki której można przeżyć, ale która nie ma smaku. Codzienność przezroczysta, bez smaku, bez zapachu. I później Pan Jezus, który chce dać temu małżeństwu to nowe wino, drugie wino, lepsze wino, tą nową miłość, drugą miłość, prawdziwą miłość. Prawdziwą miłość, która jest silnym pragnieniem dobra drugiej osoby, która jest w woli, czyli silne pragnienie w woli dobra drugiej osoby, widoczne w tej codziennej pracy, w codziennych słowach, w uczynkach, w zachowaniu. Wywalczona, można powiedzieć, miłość, która jest lepsza od tej pierwszej, która jest szlachetniejsza, która uczyni też to życie lepszym, bardziej przyjemnym niż to pierwsze wino. Mamy więc w Kanie Galilejskiej zarówno pierwszy cud Pana Jezusa, pośrednictwo Najświętszej Maryi Panny, Pan Jezus, który wspomina tutaj o swoich godach weselnych i daje ten piękny symbol tego, co ma się wydarzyć. Dlatego święty Augustyn na pytanie jakiegoś heretyka, co oni zrobili z tymi 600 litrami wina, odpowiada, oni piją to do dziś i właśnie odnosi się tutaj do sakramentu małżeństwa, który został ustanowiony przez Pana Jezusa. Oba te elementy trzeba widzieć, jednak przypominam o kolejności celów małżeństwa. Pierwszym, naturalnym, kluczowym celem małżeństwa jest zrodzenie i wychowanie potomstwa, tak jak pierwszym celem układu pokarmowego jest dostarczenie substancji odżywczych do organizmu. Natomiast drugi cel małżeństwa, wzajemna miłość i pomoc, oczywiście również jest kluczowy, jest fundamentalny, jest drugim. Jednak warto dostrzec to, łaska buduje na naturze, a nie odwrotnie. Najpierw musimy mieć naturę i uregulowaną naturę. Najpierw musimy mieć ten poziom naturalny, na którym później łaska może budować. I tak w porządku naturalnym zrodzenie i wychowanie potomstwa jest kluczowym celem. I później wzajemna miłość i pomoc. Oczywiście to też jest gdzieś tam na poziomie naturalnym, natomiast ten poziom nadprzyrodzony to wynosi na zupełnie nowy poziom. Właśnie tutaj działa i w ten sposób ta katolicka nauka o małżeństwie, ona nie jest jednostronna. Tak? Ona przez to, że mówi, że pierwszym celem jest zrodzenie i wychowanie potomstwa, nie zaniedbuje tego drugiego. I o to mi chodzi, gdy chcę tutaj pokazać właśnie Kanę Galilejską i te dwa aspekty. Z jednej strony mamy ten prosty, taki prawny niejako aspekt, naturalny, biologiczny aspekt małżeństwa i jego zasadnicze, naturalne przeznaczenie, a z drugiej strony mamy właśnie tą wielką tajemnicę, to magnum sacramentum, ten mysterion u świętego Pawła, tą wielką tajemnicę z Kany Galilejskiej, wielką tajemnicę też tej drugiej miłości, którą Pan Jezus pragnie tym małżonkom dać. Wśród zarzutów wobec takiej nauki
były prezentowane chociażby zarzuty dotyczące poligamii. Ale no to przecież zgodnie z takim ustawieniem celów, to tak naprawdę nie można potępić poligamii. A więc poligamia jest bez wątpienia przeciwko drugiemu celowi małżeństwa, to znaczy przeciwko miłości wzajemnej, miłości wzajemnej pomocy. Bez wątpienia tutaj mamy poważny atak na ten drugi cel. Nie jest ona bezpośrednio przeciwko pierwszemu celowi, choć też może go lekko uszkadzać, jeśli chodzi przede wszystkim o wychowanie dzieci, czyli o drugi aspekt tego pierwszego celu. Była ona zasadniczo w Starym Testamencie dyspensowalna, to znaczy ze względu na to, że nie atakowała pierwszego celu małżeństwa bezpośrednio i ściśle, to znaczy nie było to poważne zagrożenie dla niego, była ona dyspensowalna i dopuszczalna w Starym Testamencie. Natomiast przy pełni objawienia, gdy Pan nasz Jezus Chrystus już przychodzi, to wycofuje pewne dyspensy Starego Testamentu. Właśnie to jest też dobry przykład tego, co może być dyspensowalne co mogło być dyspensowalne w Starym Testamencie. Mogły być dyspensowalne takie, czyli Pan Bóg mógł zwolnić z zachowania takich przykazań, które dotyczyły prawa naturalnego, ale gdzieś właśnie drugorzędnego prawa naturalnego. Nie coś, co jest przeciwko pierwszemu celowi małżeństwa, ale coś, co szkodzi drugiemu celowi, nie całkowicie go od razu negując, nie całkowicie go niszcząc, ale jednak dosyć poważnie mu szkodząc. Było to dopuszczone w Starym Testamencie, Pan Jezus przychodząc i przynosząc pełnię objawienia, przywraca ten zasadniczy, fundamentalny porządek, podnosi to na nowy poziom, regeneruje, odnawia małżeństwo. Jak sam mówi, od początku tak nie było. I to w odniesieniu akurat do rozwodu, to dosyć trochę podobna sytuacja, ale jakby od początku tak nie było, to można odnieść dosłownie również właśnie do tego przypadku. A więc od początku tak nie było. To jest doskonały stan. Pan Jezus to przywraca i oczywiście w Nowym Testamencie już ze względu na to nie może być to dyspensowane. Poligamia jest absolutnie niedopuszczalna po nauczaniu Pana Jezusa, po objawieniu Nowego Testamentu. Kolejna grupa zarzutów wobec tej nauki to były pary niepłodne, a pary homoseksualne. Dlaczego, w jaki sposób, skoro to jest pierwszy cel małżeństwa, zrodzenie i wychowanie potomstwa, no to w jaki sposób teraz może para niepłodna zawrzeć związek małżeński, czy w ogóle może i czym to się różni od pary związku, pary homoseksualnej? Najpierw kilka słów o związku o homoseksualnym. Dlaczego on jest absolutnie moralnie niedopuszczalny? To mamy też bezpośrednio zapisane w Piśmie Świętym. Dlaczego na poziomie naturalnym, rozumowym, skąd na poziomie, czy jaki jest wniosek rozumowy, który do tego prowadzi? Jest to przeciwko obu celom małżeństwa. Otóż przeciwko zrodzeniu i wychowaniu potomstwa w sposób oczywisty. Oczywiście mówimy tutaj o płciach w tym klasycznym tego słowa znaczeniu, w sensie biologicznym, jeśli ktoś chce się bawić i nazywać mężczyznę kobietą, kobietę mężczyzną, bo tak uważa za stosowne, to ja, jeśli chcę, to niech sobie nazywa. Natomiast zmiana znaczenia słów nie zmienia nic w rzeczywistości. Jak mówimy o biologicznym mężczyźnie i biologicznych kobietach. W przypadku związku homoseksualnego oczywiście jest on przeciwko pierwszemu celowi. Niemożliwe, absolutnie niemożliwe jest zrodzenie i wychowanie potomstwa i absolutnie i jest również przeciwko drugiemu celowi małżeństwa, czyli przeciwko miłości i wzajemnej pomocy i to może być już mniej oczywiste. Może najpierw dlaczego jest również przeciwko wychowaniu potomstwa? Przecież teoretycznie tak na Zachodzie dopuszczalna jest adopcja. Dlaczego nie mogą takie pary wychować dziecka? Przeciwko zrodzeniu oczywiste, przeciwko wychowaniu w sposób bezpośredni, dlatego że osoby, które żyją w związku homoseksualnym, żyją w ten sposób całym swoim tym życiem, dają przykład tego, że seksualność jest dla przyjemności, a nie dla jej właściwego celu. Jest to głęboko niewłaściwy przykład, głęboko demoralizujący przykład. Żyją ze sobą właśnie na sposób małżeński, żyją wspólnie, pokazując całym tym swoim życiem, że seksualność nie jest dla zrodzenia i wychowania potomstwa, tylko w pierwszej linii no jest tak po prostu, żeby było przyjemnie. Jest to głęboko demoralizujące, dlatego wychowanie w takich związkach jest głęboko niszczące, jeśli chodzi o psychikę, tożsamość seksualną i postrzeganie właśnie ludzkiej płciowości.
Dlaczego związki homoseksualne są również przeciwko drugiemu celowi? Oczywiście, że takie osoby mogą sobie wzajemnie pomagać, mogą się jakoś wzajemnie wspierać. Oczywiście, że jest to możliwe. Jednak prawdziwa miłość i prawdziwa pomoc oznacza prowadzenie człowieka, pomaganie mu w dążeniu do dobrego, w dążeniu do tego, co jego faktycznie do celu ostatecznego doprowadzi, co jest dla niego rozwijające, co jest dla niego dobre, co go do celu ostatecznego doprowadzi. Życie w stanie grzechu śmiertelnego jest bez wątpienia czymś bardzo złym, czymś bardzo niebezpiecznym, czymś, co od celu ostatecznego odciąga, jest czymś szalenie nieuporządkowanym. I teraz taka para homoseksualna, stale żyjąc w stanie grzechu ciężkiego, nie można powiedzieć, że tam jest jakaś prawdziwa miłość. Może być jakaś wzajemna troska, może być błąd, który sprawia, że człowiek nie dostrzega, co jest naprawdę dobre dla drugiej osoby. Ale no, fakt faktem te osoby albo nie dostrzegają, co jest naprawdę dobre dla tej drugiej osoby, albo dostrzegają to, a jednak tego nie chcą, bo ich nieuporządkowane przywiązanie, zmysłowe przywiązanie sprawia, że to jest dla nich ważniejsze niż prawdziwe dobro drugiej osoby, bo bez wątpienia nie jest dobrem dla drugiej osoby, aby ona wykorzystywała swoją seksualność w sposób, który jest niezgodny z ludzką naturą, który jest przeciwko jej pierwszemu celowi, przeciwko zrodzeniu i wychowaniu potomstwa. A więc to właśnie miłość zobowiązuje taką osobę do tego, żeby nie prowadzić drugą osobę do grzechu, żeby nie pozwolić jej na życie w grzechu, na życie w sposób, który ją od celu ostatecznego odciąga. Natomiast w przypadku pary niepłodnej sytuacja jest zupełnie inna, ale tak wszystko po kolei. Człowiek, który wie o tym, że jest bezpłodny i zataja to przed swoją narzeczoną, swoim narzeczonym, taki człowiek dopuszcza się oczywiście grzechu ciężkiego i taki sakrament małżeństwa będzie nieważny, bo mamy do czynienia ze świadomym zatajeniem bardzo ważnej sprawy. Jeśli mamy do czynienia faktycznie z prawdziwą bezpłodnością, która była już wtedy i która jest trwała, bardzo poważne zatajenie, jest to podstawa do tego, żeby w ogóle stwierdzić nieważność takiego małżeństwa. Również niezdolność do odbycia aktu płciowego, aktu małżeńskiego jest przeszkodą zrywającą, czyli taką przeszkodą, która sprawia, że nie można ważnie zawrzeć związku małżeńskiego. Dlaczego? Dlatego, że związek małżeński właśnie prawnie, formalnie polega na tym, że małżonkowie wzajemnie przekazują sobie prawo do swojego ciała w kontekście współżycia małżeńskiego, wzajemnie przekazują to prawo i wzajemnie przyjmują to prawo od siebie. Na tym polega właśnie umowa małżeńska, jakby tak z punktu widzenia tego prawnego, na wzajemnym przekazaniu sobie prawa do swojego ciała właśnie w kontekście zrodzenia i wychowania potomstwa. Osoba, która nie jest w stanie współżyć seksualnie z jakiegokolwiek powodu, w sposób trwały, nie może przekazać tego prawa, więc nie jest w stanie zawrzeć związku małżeńskiego. Jednak para, która nie jest świadoma tego, że nie będzie mogła mieć dzieci, jak najbardziej zawiera ważny związek małżeński. Również jeśli mielibyśmy do czynienia z parą, w której jedna osoba jest bezpłodna i mówi o tym swojej narzeczonej, swojemu narzeczonemu. Jest tutaj świadomość i mimo wszystko jest tutaj ta zgoda, jest tutaj chęć zawarcia tego związku małżeńskiego. Taka para również może zawrzeć związek małżeński. No i tutaj pojawia się ten zarzut, no ale czym to się różni wtedy od związku homoseksualnego? Ano w zasadzie prawie wszystkim się różni. Otóż taka para jest w stanie zasadniczo odbyć akt małżeński. Taka para może korzystać ze wszystkich godziwych, naturalnych i nadprzyrodzonych środków, aby umożliwić to poczęcie dziecka. Niewykluczone, że medycyna, robiąc postępy, z czasem umożliwi im to poczęcie dziecka. Niewykluczone również mogą modlić się w tej intencji, mogą odprawiać pielgrzymki w tej intencji, prosić o to dziecko i niewykluczone, że faktycznie tym dzieckiem zostaną obdarzeni. Zasadniczo realizują tą swoją płciowość w sposób normalny, uregulowany i właściwy. Chcą posiadać to dziecko, jest jakaś przeszkoda, mogą szukać naturalnych środków i nadprzyrodzonych środków, aby temu problemowi zaradzić. Taka rodzina może również adoptować dzieci i oczywiście ma szansę dawać tym dzieciom dobry przykład. Oczywiście, że może być, mogą być i tutaj i grzechy, i patologie, to jest oczywiste. Natomiast na tym konkretnym poziomie, to znaczy tutaj, jeśli chodzi o to życie w małżeństwie, to życie seksualne, dają
dobry przykład, to znaczy pokazują poprzez swoją wierność, poprzez ten związek małżeński, reprezentują właśnie Chrystusa i Kościół, chcą mieć potomstwo, pokazują, że płciowość jest właśnie po to, aby zrodzić i wychować potomstwo, chcą je mieć, starają się, z jakiegoś powodu nie mogą. Nie zmienia to faktu, że tutaj dają ten dobry przykład, zasadniczo w tym aspekcie stanowią dobry wzór, dobry przykład. Mogą w ten sposób wychować te dzieci, jeśli nie będą mieli własnych, to adoptowane dzieci, na przykład w sposób jak najbardziej właściwy. Jak wspomniałem, no nie poruszam tutaj innych aspektów, mogą być błędy na zupełnie innych polach, natomiast tutaj chodzi o ten kluczowy aspekt, o którym dzisiaj mówimy. Myślę, że to wystarczy na dzisiaj. Uważam, że jest to istotny temat, bo jednak w przestrzeni katolickiej, czy w przestrzeni publicznej, również w tej katolickiej, jest to stosunkowo niedużo na ten temat, przede wszystkim tej tradycyjnej katolickiej nauki, bo jak już wspominałem w tamtym materiale, jest tutaj pewne przesunięcie akcentów i dzisiaj Kościół już nie pokazuje jasno, że pierwszym celem jest zrodzenie i wychowanie potomstwa i jak wspomniałem, to może łatwo doprowadzić do pewnych błędów moralnych. Tutaj na przykład będzie różnica w tradycyjnym nauczaniu Kościoła, jeśli chodzi o naturalne planowanie rodziny i we współczesnym nauczaniu Kościoła. Jaka będzie różnica? Właśnie wypływa ona z tego. W tradycyjnym nauczaniu Kościoła jak najbardziej można było również współżyć w tych okresach, kiedy nie może dojść do poczęcia dziecka i można było nawet współżyć tylko w tych okresach, ale tylko czasowo, ze względu na jakąś bardzo poważną przyczynę. Po urodzeniu dziecka przez jakiś czas, jak najbardziej. Natomiast to było dosyć ściśle uregulowane, to znaczy na zasadzie tak, jeśli jest poważna przyczyna, jeśli potrzeba zrobić jakąś przerwę pomiędzy jednym dzieckiem a drugim, tak, to jest dopuszczalne, ale właśnie zasadniczo, ze względu na to, że tym pierwszym celem jest zrodzenie i wychowanie potomstwa, no to zasadniczo do tego trzeba dążyć. Natomiast we współczesnej teologii moralnej tendencja ze względu na zrównanie tych celów jest taka, że no to już wszystko jedno i można w praktyce stosować właśnie takie naturalne planowanie rodziny jak zwykłą antykoncepcję, to znaczy po prostu no już para musi sama sobie zdecydować, czy chce mieć dziecko, czy nie, czy jedno, czy dwa, czy w ogóle i jeśli stosuje tylko właśnie te środki, a nie inne, to wszystko jest w porządku. Oczywiście to jest w praktyce wtedy moralnie po prostu antykoncepcja, jeśli z takim podejściem jest ono stosowane, to znaczy naturalne planowanie rodziny. W tradycyjnej nauce Kościoła, w tradycyjnej teologii moralnej jest to dopuszczalne jako pewien środek czasowy ze względu na jakieś poważne przyczyny. Odsyłam do materiału księdza Konstantyna na ten temat. Jest to wykład poświęcony właśnie tej tematyce. Podlinkuję go. Także tych, którzy będą chcieli się z tym zapoznać, to zachęcam do obejrzenia tego materiału. Więc należy mieć przed oczami i jedno, i drugie zawsze, zarówno ten prosty, podstawowy, naturalny aspekt biologiczny, jak i ten nadprzyrodzony dotyczący tej prawdziwej miłości, którą Chrystus pragnie tych małżonków obdarzyć. I jedno i drugie jest dobre, cenne i piękne i oba aspekty należy mieć przed oczami, ale należy pamiętać również, że to łaska buduje na naturze, a nie odwrotnie. To znaczy łaska nie znosi natury, nie znosi, łaska nie znosi, w sensie nie likwiduje jej i potrzebuje najpierw tego poziomu naturalnego, więc potrzebuje tego, żebyśmy my działali zgodnie z naszym rozumem, zgodnie z naszą naturą i to wymaga tego, żeby właśnie małżeństwo przede wszystkim wypełniało swój pierwszy naturalny cel, którym jest zrodzenie i wychowanie potomstwa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.